premiery książki Autoterapia minęło ponad 2 miesiące i w tym czasie dostałem szereg maili od Was po jej lekturze, za co bardzo dziękuję. W mailach tych piszecie o problemach oraz o tym, w jaki sposób postanowiliście je rozwiązać autoterapeutycznie, czyli sami, bez pomocy czy też udziału nikogo z zewnątrz po lekturze właśnie książki, z czego jestem bardzo dumny, bo to taki właśnie był zamysł jej napisania. Jeden z tych maili dzisiaj chciałbym Wam przeczytać, chciałbym go Wam zaprezentować z prostego powodu. Otóż myślę, że przypadek w nim opisany i historia, której dotyczy, nie jest wyłącznie udziałem bohaterki tego maila, ale wielu innych ludzi i myślę, że część oglądających może odnaleźć tam kawałki swojej historii. Ale co w tym mailu ważne? Nie tylko to, jaką historię opowiada, ale to, w jaki sposób autorka tego maila znalazła autoterapeutyczne rozwiązanie i poradziła sobie z tym problemem. Oczywiście uzgodniłem z autorką, że zmienię jej imię, więc będziemy ją nazywali panią Krystyną, a samego maila musiałem przeredagować i skrócić, bo był to, pani Krystyna mi teraz wybaczy, dość spory elaborat, ale w tej redakcji i skrótach starałem się wyciągnąć z niego to, co byłoby najważniejsze dla nas, słuchających tego typu historie, byśmy z niej mogli wyciągnąć jak największy pożytek. No to posłuchajmy. Mail od pani Krystyny. Od kiedy pamiętam, zawsze bałam się śmierci moich rodziców. Bałam się, że umrą, a ja nie będę mogła temu zapobiec i że kiedy to się stanie, będę miała pretensje do siebie, że mogłam zrobić coś, czego nie zrobiłam. Czasem to był taki lekki strach, w którym się łapię za telefon, żeby sprawdzić, czy u nich wszystko w porządku, a czasem tak duży lęk, że po obudzeniu w nocy już się nie da zasnąć, bo cały czas myśli krążą tylko w jednym temacie. Miałam ten lęk w sobie, odkąd pamiętam, i w dzieciństwie, kiedy byłam mała i kiedy już miałam męża i własne dzieci. Cały czas to czułam, a najgorsze było to, że ja nie mogłam spać z tego lęku, a oni nie potrafili tego zrozumieć i kiedy im o tym mówiłam, to się wyśmiewali. Kiedyś ojciec nawet powiedział, co ty głupia jesteś? Nie masz się czym przejmować? Kiedyś przecież wszyscy umrzemy. Ale ten strach nie odpuszczał. Kiedyś pokłóciłam się z mężem, bo znalazł fajne mieszkanie do wynajęcia, ale do rodziców trzeba by było jechać pół godziny dłużej. A gdyby coś im się stało, to pół godziny wydawało mi się za długo, żeby jakoś zareagować, szybko przyjechać i coś zrobić. Wiem, że to głupie. I nie da się tego wziąć na logikę, ale to był taki duży lęk, jakbym była przez całe swoje życie niewolnikiem tych myśli. Pewnie pan nie uwierzy, tu autorka zwraca się do mnie, ale kiedy moi rodzice zmarli w odstępie 1 roku, a ja miałam już wtedy około 50 i byłam pewna, że ten lęk odpuści, no przecież stało się już najgorsze to, czego się zawsze bałam i teraz już nie było powodu, żeby się bać. Dalej nie spałam w nocy, bo wciąż się bałam. Wiedziałam, że nie żyją, że jest już po wszystkim i powinnam się zająć własnym życiem, ale dalej czułam ten strach i dalej pojawiały się nieprzespane noce. Cały czas czułam w tym strachu, że powinnam coś zrobić, coś, czego nie robię, bo nie wiem, co to ma być. Co mam zrobić, ale czułam, że mam na sobie jakąś odpowiedzialność, nie mogę nic nie robić. W końcu trafiłam na pana książkę i poczytałam o tych programach z dzieciństwa i wtedy mnie oświeciło. To było tak silne przeżycie, jak jakiś wstrząs. Normalnie się popłakałam, bo wtedy wszystko stanęło mi jasno przed oczyma. Kiedy w dzieciństwie zrobiłam coś, co się moim rodzicom nie spodobało, to zawsze słyszałam od ojca, ty wpędzisz matkę do grobu, a od mamy, ojciec przez ciebie kiedyś dostanie zawału. I tak cały czas, co bym nie zmalowała. Jak kiedyś postawiłam sobie włosy w czup i pokolorowałam na niebieskie, to mama jak mnie zobaczyła, dostała ataku histerii, tarzała się po dywanie i nie potrafiła złapać oddechu. I pamiętam, jak ojciec przy niej klęczał i krzyczał, że to przeze mnie matka się dusi. I tak było przez cały czas. Tak jakby nie umieli na mnie wymusić tego, co chcieli, więc zorientowali się, że działa na mnie wyłącznie straszenie, że to przeze mnie coś im się stanie. I wtedy to ja będę za to odpowiedzialna. Dużo się wtedy mówiło o wpływie stresu na raka i ja od razu miałam przed oczami, że przez moje zachowanie oni się stresują, więc dostaną raka przeze mnie. Że ja ich swoim zachowaniem zabijam, wpędzam w chorobę, że jestem złą, niewdzięczną córką, samolubną i niepatrzącą na to, że ich krzywdzę. A to nie tak.
To był ich sposób na wychowanie niesfornej córki. Nie potrafili na mnie wyegzekwować tego, co chcieli, to stosowali zawsze skuteczną metodę – straszenie mnie, że przeze mnie coś im się stanie, że zachorują i umrą. To był program, nie mój, ale ich sposób na moje wychowanie. Zaprogramowali mi, jak to pan napisał, strach, żeby móc mnie kontrolować. I wie pan co? Kiedy się zorientowałam, że to nie mój strach, ale ich, ten strach się zmniejszył. Już go chyba nie czuję. Zrozumiałam, że był z zewnątrz, nie mój. Jeszcze panu napiszę, że to nie tak, że przestałam ich kochać. To moi rodzice. Zawsze będę ich kochać. Dali mi ten strach nie dlatego, że oni mnie nie kochali, tylko dlatego, że nie potrafili inaczej nade mną zapanować. I gdyby wiedzieli, że będę z tym żyć tyle lat i nie spać po nocach, pewnie by tego nie zrobili. Ale najważniejsze, że chyba się wreszcie po tylu latach pozbyłam tego durnego strachu. Dziękuję za otwarcie oczu. Tyle skróconego oczywiście maila pani Krystyny. I podsumowując to, czego się dowiedzieliśmy, zwróćmy uwagę na kilka elementów, które ten mail zawierał. Po pierwsze, jak to możliwe, że wraz ze śmiercią rodziców, ze starości, z tego, co wyczytałem w mailu, więc jakby z przyczyn naturalnych, ten strach nie mija. Pani Krystyna dalej nie może zasnąć, ona dalej się boi. Dzieje się tak, ponieważ ta emocja, tak silna emocja jak lęk, nie jest emocją zawartą w bańce. Ona nie występuje samodzielnie. Kiedy jest implementowana do systemu, to wraz z nią uruchamia się niejako cała kaskada emocji i to głównie emocji oczywiście destrukcyjnych do naszego systemu. Zobaczcie, co tam jest pod spodem. Tam jest na przykład problem z akceptacją. Jeśli dziecko słyszy, że nie zachowuje się wystarczająco dobrze, nie spełnia oczekiwania rodziców, a zatem nie jest wystarczająco dobrym dzieckiem, to pojawia się problem z poczuciem bycia zaakceptowaną przez rodziców. Pojawia się element odrzucenia, niezwykle silna emocja. Kolejna emocja, która się otwiera przy tak silnym lęku, to przecież poczucie winy. Jeśli coś im się stanie, jeśli na przykład zachorują, to prawdopodobnie będzie to przeze mnie. Będę się czuła winna, jestem za to odpowiedzialna, że nic nie zrobiłam, że nie zachowałam się odpowiednio, by ich ustrzec przed tym strasznym czymś, co przeze mnie ich spotkało. Tam jest cała plejada nieprawdopodobnie silnych, negatywnych emocji, które walą w poczucie własnej wartości, w pewność siebie, w sens swojego własnego istnienia itd., itd. I to, że ten lęk nie jest samodzielną emocją, tylko jest niejako obudowany bardzo wieloma innymi emocjami, powoduje, że na tyle silnie inkorporuje się w system, że zostaje z nami na długo, nawet kiedy powód do tego lęku, czy też źródło tego lęku teoretycznie mija. Lęk wciąż zostaje. To jest jedna z ważniejszych rzeczy, którą warto zapamiętać i zrozumieć. Tak silne emocje, jeśli z nimi nic nie zrobimy, będą nam towarzyszyć bardzo długo, mimo iż powód do ich powstania już dawno minął. I druga rzecz, to jest ten marker moje. On ma, ta identyfikacja z tym, że traktujemy program jako swój własny, jest niezwykle silna i ona ma dwie strony medalu. Jakby jest jednocześnie dobra i zła. Jest zła oczywiście dlatego, że im większa jest identyfikacja, im bardziej działa na nas ten marker moje, to zidentyfikowanie się z problemem i odczuwanie go jako naszego własnego oprogramowania, tym trudniej nam się go pozbyć i tym bardziej doświadczamy jego destrukcyjnych skutków. Ale ma też dobrą stronę, bo kiedy się zorientujemy, że to, co uznawaliśmy za moje, tak naprawdę wcale nie jest moje, to okazuje się, że w dużo prostszy niż sądziliśmy dotąd sposób jesteśmy w stanie się tego pozbyć. To, że ktoś nam zaprogramował określoną emocję, wcale nie jeszcze nie oznacza, że to jest nasza emocja. Samo odkrycie, że to jest emocja cudza, jest niezwykle uwalniające i prowadzi do tego, że dużo łatwiej jest nam się pozbyć tej emocji z systemu. I do
dokładnie to samo zrobiła pani Krystyna. No sobie nagle uświadomiła, że to nie jest jej emocja. I tam jest jeszcze jedna rzecz, o której warto pamiętać. Po co był ten strach? Czy tak naprawdę ten strach zaimplementowany pani Krystynie przez rodziców był strachem dla samego strachu? Nie. On był tylko narzędziem do osiągnięcia określonego celu. Oni zaimplementowali jej strach, bo to był najlepszy sposób dla nich, innego nie znali, by wymusić na niej określone strategie zachowań i to, żeby zachowała się w taki sposób, by była przez nich akceptowana. Więc sprawdzili, że strach na nią działa, nic innego prawdopodobnie nie działało, no to skoro to działa, to wybierali ten strach. Tylko, że ten strach sam w sobie nie był istotny. Istotne było to, co chcieli osiągnąć, a chcieli osiągnąć to, by zachowywała się tak, jak oni tego od niej oczekiwali. Ale strach został. Ja pamiętam przypadek pewnej dziewczyny, której rodzice wmówili, że nie ma talentu artystycznego. Nie dlatego, że go nie miała, miała wyjątkowy talent, ale wmówili, że nie ma talentu artystycznego, bo bali się, że jeśli uwierzy w swoje siły i swój własny talent, to wyjedzie o 300 km dalej na studia do innego miasta i oni zostaną sami. Więc oni, żeby uzyskać efekt, w którym zatrzymują ją w domu, razem z sobą, że nie będą sami, obniżyli jej poczucie własnej wartości i wmówili niewiarę w swój własny talent. I tu jest dokładnie taka sama historia. Strach nie jest tym, po co oni to zrobili. Strach jest tylko drogą do celu, narzędziem do celu. Ale problem w tym, że zostaje z nami przez całe życie. I kolejna ważna rzecz w tej historii to to, że ona się nie kończy nienawiścią do rodziców. Zwróćmy uwagę, to jest bardzo piękne. Pani Krystyna mówi, ja wciąż ich kocham. To są moi rodzice. Ona zaakceptowała tą historię jako element swojej tożsamości. Tak się stało. Okej. Akceptuję, że to się wydarzyło w moim życiu. Idę z tym przez życie dalej. Ale już nie ma potrzeby, żeby w tym grzebać. Zostało zamiecione. Nie pod dywan, ale zostało posprzątane. Zostało wyczyszczone. Zostało winkorporowane w zdrowy sposób, zrozumiane. Już nie ma powodu do lęku. Teraz naprawdę nie ma powodu do lęku. Nie dlatego, że rodzice już nie żyją, ale dlatego, że to nie był mój lęk. To był lęk, który został mi dany z zewnątrz. To jest obcy program, którego można się pozbyć. I to tyle. Myślę, że wartościowa historia, z której możemy wiele się nauczyć, wiele czerpać i która, mam nadzieję, ma też taki potencjał, żeby wzmocnić nas, kiedy borykamy się z podobnymi problemami w naszym życiu. To tyle. Przypadek Krystyny. Piszcie maile, jeśli uznacie, że jest się czym podzielić ze światem i chcecie powiedzieć swoją historię, ale koniecznie z takim zakończeniem, w której pokazujecie, jak mogliście sobie z nią poradzić, po to, byśmy mogli ją puścić w świat i wzmocnić innych, by inni też zobaczyli, że oto po pierwsze nie jestem w moim problemie sam czy sama i są sposoby na to, by ten problem pokonać, by dać sobie z nim samodzielnie radę, autoterapeutycznie. To jest bardzo ważne. Stąd właśnie tytuł książki Autoterapia, bo właśnie tego dotyczy. Dziękuję Wam za maile i w razie czego czekam na kolejne. Mam nadzieję, że odcinek był pomocny. Pozdrawiam. Do następnego razu.